Formuła 1 ma już 70 lat, a co za tym idzie, wielu kierowców zdążyło się przewinąć przez królową sportów motorowych. W dzisiejszym filmie przedstawiam mój subiektywny ranking 10 najlepszych kierowców w historii Formuły 1. Jeżeli z czymś się nie zgadzacie, macie jakieś inne sugestie, piszcie w komentarzach, ja chętnie z wami podyskutuję. Miejsce 10. Nelson Piquet. To brazylijski kierowca, trzykrotny mistrz świata kierowców Formuły 1 w latach 1981, 83 i 87. Zwycięzca 23 wyścigów, zdobywca 24 pole position oraz 60 razy meldował się na podium. Reprezentował swoje karierze takich tym jak Brabham, Williams czy Benetton. Co ciekawe, wiele lat przed tym, jak został kierowcą etatowym, pracował w charakterze typowego chłopca na posyłki w Brabhamie, gdzie bywał po prostu gnojony przez jednego z kierowców, Carlosa Reutemanna. W pierwszej dekadzie XXI wieku w Formule 1 startował jego syn Nelsinho, który jednak został bardziej zapamiętany z afery Crashgate niż z sukcesów. Numer 9. Niki Lauda. Zmarł w zeszłym roku Austriak to trzykrotny mistrz świata Formuły 1. Zdobywał tytuł w latach 1975-1977 w barwach Ferrari oraz w 1984 roku dla McLarena. Prawdopodobnie, gdyby nie feralny wypadek na Nürburgringu w 1976 roku, z którego Lauda wyszedł cudem żywy, mógłby dopisać jeden tytuł więcej. Zresztą historię tego feralnego sezonu i rywalizacji Laudy z Jamesem Huntem najlepiej opisuje film The Rush w reżyserii Rona Howarda. Serdecznie polecam. Łupem austriackiego kierowcy padło aż 25 wyścigów, co w tamtych czasach było niebotycznym wynikiem. Numer 8. Jackie Stewart. Określony przydatkiem The Flying Scot, trzykrotnie zdobywał tytuł Mistrza Świata. Miało to miejsce w latach 1969, 71 oraz 73. Wszystkie tytuły zdobywał jeżdżąc dla nieistniejącego dzisiaj zespołu Tyrrell. Brytyjczyk wygrywał aż 27 wyścigów Grand Prix, co na tamte czasy było absolutnym rekordem. Sir Jackie to prawdopodobnie najlepszy kierowca przełomów lat 60. i 70. XX wieku oraz jeden z najlepiej jeżdżących w warunkach deszczowych kierowców w historii. Obecnie jest najstarszym żyjącym mistrzem świata Formuły 1. Miejsce numer 7. Fernando Alonso. Niezwykle charyzmatyczny Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 z lat 2005-2006 oraz wicemistrz w latach 2010, 2012 i 2013. Alonso to taki Zlatan Ibrahimowicz Formuły 1. Wiele razy można było wnioskować, że uważa się za boga motorsportu. Fakt jest faktem, że jego tytuły mistrza to bardziej zasługa kierowcy niż wówczas mimo wszystko świetnego bolidu Renault. Najbardziej barwny okres kariery Fernando to chyba jednak czas spędzony w Ferrari i jego słynne pojedynki z Red Bullami. Fernando Alonso z 312 wyścigów, w których startował, wygrał 32-krotnie oraz 97 razy stawał na podium. Szóste miejsce w moim rankingu zajmuje Sebastian Vettel. To 4-krotny mistrz świata Formuły 1. Wszystkie 4 tytuły zdobywał serią oraz dla jednej stajni, czyli Red Bulla. Do niego należy rekord zwycięstw z rzędu, robił to aż 9 razy w sezonie 2013. Liczby Vettela to niewątpliwie robią wrażenie dla statystyków, jednak nawet ja, czyli zwykły obserwator, nie wspominając już o ekspertach, mam świadomość, że to bardziej zasługa umiejętności technicznych Adriana Newey'a niż umiejętności właśnie Vettela. Ale 4 tytuły, no 4 tytuły są. W 2015 roku Niemiec dołączył do Ferrari, aby dalej święcić swoje sukcesy, lecz póki co ekipa Mercedesa nie ma zamiaru ustępować. Vettel ma w swoim dorobku 52 zwycięstwa, 111 podiów oraz 55 razy wygrywał pole position. Miejsce numer 5 zajmuje Alain Prost. Często niedoceniony i wręcz nielubiany Francuz, to aż 4-krotny mistrz świata i 4-krotny wicemistrz świata. Zwycięzca aż 51 wyścigów Grand Prix oraz 33 razy startował z pole position. Prosta cechowała niezwykle zachowawcza jazda, nigdy nie ryzykował za dużo i chłodno kalkulował. W swojej karierze Francuz reprezentował 4 teamy: McLarena, Renault, Ferrari oraz Williamsa. Co ciekawe, pod koniec 1991 roku tak wielki kierowca został zwolniony przez Ferrari. Wyobrażacie sobie sytuację, że przykładowo Sebastian Vettel zostaje zwolniony z Ferrari w trakcie sezonu? Dajcie znać w komentarzach. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się na 4. miejscu umieściłem Ayrtona Senę.
przez wielu uważany za najlepszego kierowcę w historii, trzykrotny mistrz świata, 41-krotny zwycięzca Grand Prix i aż 65-krotny zdobywca pole position, z czego ten drugi wynik był rekordem aż przez ponad 20 lat. Senna słynął z szalonej jazdy, nigdy nie odpuszczając na żadnym zakręcie. Równie ekscytująca jak jego jazda była rywalizacji Senny z właśnie Alanem Prostem, wcześniej wspomnianego, na przełomie lat 80. i 90. A momentami ikonicznymi tych lat na zawsze pozostaną wyścigi na Suzuce w 1989 i 90 roku, ale to już wątek na inny filmik. Z pewnością sukcesów mogłoby być więcej, gdyby nie tragiczny wypadek z 1 maja 1994 roku na torze Imola. W dzisiejszym zestawieniu brakuje miejsca trzeciego, ponieważ na drugim miejscu postanowiłem umieścić dwójkę absolutnych rekordzistów w liczbie zwycięstw pole position, a także tytułów: Michaela Schumachera i Lewisa Hamiltona. To, co łączy obu panów, to niewątpliwie fakt, że ich dominacja była lub jest spowodowana nieosiągalnymi dla innych zespołów osiągów ich bolidu, a także fakt, iż zdobywali ten tytuł dla dwóch różnych stajni, Schumi dla Benettona i Ferrari, natomiast Hamilton dla Mercedesa oraz McLarena. Łącznie panowie zdobyli aż 13 tytułów mistrza świata, wygrali 173 wyścigi oraz walczyli 151 razy pole position. Właśnie do tych obydwu panów należy większość rekordów w królowej motosportu. Jeżeli chcielibyście film, gdybym porównał sylwetki tych dwóch wielkich kierowców i ostatecznie rozstrzygnąłbym moim zdaniem, kto byłby lepszy, dajcie znać w komentarzach, a na pewno coś takiego powstanie. No i czas na zwycięzcę dzisiejszego rankingu, który moim zdaniem będzie Juan Manuel Fangio, czyli argentyński kierowca, który startował w Formule 1 w pierwszych latach jej istnienia, aż 5-krotny mistrz świata z aż 4 zespołami. Co prawda może liczba zwycięstw, bo niby tylko 24 oraz 29 pole position, to niewielka liczba, ale jeżeli spojrzymy na inną perspektywę, czyli jak Fangio dosłownie nokautował swoich rywali i fakt, że wystartował w zaledwie 58 wyścigach i policzycie procentowo jego skuteczność, to będzie wam wynik niepotyczny, bo sięgający nawet 50%. W wyścigach Fangio był niesamowitym killerem, gdyż nad drugim kierowcą zazwyczaj na metę przebywał ponad minutę szybciej. Kiedy Michael Schumacher wyrównywał ten rekord w 2002 roku, sam Niemiec przyznał, że to ciągle Fangio pozostaje tym największym. Okej, także dzięki wam wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, no to wiecie co robić. Jeżeli macie jakąś propozycję na kolejny filmik, co chcielibyście zobaczyć ze świata sportu, jakie ciekawostki, o jakiej dyscyplinie, jestem otwarty na wszelkie propozycje, piszcie tylko komentarze, a na pewno coś razem zdziałamy. Także trzymajcie się ciepło i cześć.